Rafał Suszek, zainicjowałem akcję marszu charytatywnego na rzecz Tomka Krężołka z Kazimierza Dolnego do Niedźwicy Kościelnej, do rodzinnej miejscowości. Przeszliśmy w sumie 55 km. Celem akcji jest nagłośnienie pomocy dla Tomka, który czeka w tym momencie na przeszczep płuc. Jest po diagnozie, jest już po wstępnej, jak gdyby w postępnych badaniach w Zabrzu, gdzie został zakwalifikowany do przeszczepu. No i chcemy w ten sposób właśnie, maszerując 50 kilka kilometrów, zwrócić uwagę społeczeństwa na problem. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się uzyskać znaczną kwotę pieniędzy. Tomek jest pod opieką Fundacji Słoneczko. W trakcie naszego dzisiejszego marszu były rozdawane ulotki z informacją o Tomku, jak również o fundacji, pod opieką której się znajduje.